Moje nazwisko Jan Łopuszański, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Po raz kolejny w tym roku powierzyła mi prowadzenie z Państwem wykładów poświęconych stosunkom międzynarodowym. W tym roku szkoła sformułowała program w ten sposób, że jest to wykład o współczesnych stosunkach międzynarodowych. A dla studentów, którzy będą uczestniczyli we wszystkich kolejnych wykładach tego cyklu, na kolejnych wykładach przedstawię Państwu lektury, uzupełnienia wszelkie Państwu niezbędne. Natomiast dzisiaj chciałbym uczynić wstęp. A ponieważ uczelnia, formułując swój program, położyła akcent na tym słowie współczesność, współczesne stosunki międzynarodowe, to chciałbym przede wszystkim dokonać dla Państwa użytku rozróżnienia tego, co charakteryzuje stosunki międzynarodowe współczesne od poprzednich. Mamy, oczywiście to nie będzie wykład historii, to będzie wykład politologiczny, a zatem nie będę Państwu robił wykładu dziejów, bo od tego są profesorowie historii. Natomiast będę starał się w stosunku do pewnych kryteriów skategoryzować stosunki międzynarodowe. Poprzez jakie kryteria je badamy, w jaki sposób na nie patrzymy, analizujemy. A ponieważ nie jesteśmy aniołami, gdybyśmy nimi byli, to mielibyśmy taki dar, że mielibyśmy widzenie wlane rzeczywistości. A ponieważ jesteśmy tylko ludźmi, to musimy badać rzeczywistość przez analizę jej aspektów. Oczywiście rzeczywistość jest jedna, aspektów może być wiele w zależności od tego, jakie kryteria przyłożymy. I rozpocząć chciałbym od spraw najprostszych i najbardziej oczywistych w stronę spraw najbardziej złożonych. Przy czym bardzo często jest tak, że te najbardziej złożone kwestie okazują się tymi najważniejszymi. Sprawa pierwsza. Powiem truizm. Tam, gdzie nie ma ludzi, nie ma stosunków międzynarodowych. Czyli muszą istnieć ludzie. Jeżeli byście Państwo wyrazili zdziwienie, dlaczego mówię w ten sposób, to pozwolę sobie przypomnieć, że już nawet na kartach Pisma Świętego Starego Testamentu są relacje z pomysłów uregulowania niektórych stosunków międzynarodowych przez likwidację stosunków międzynarodowych, a mianowicie przez likwidację niektórych narodów, które w tych stosunkach uczestniczą, czyli przez politykę eksterminacyjną. Tego typu pomysły w historii ludzkości plątały się w wielu miejscach. W czasach, kiedy Europa w wiekach średnich liczyła sobie do 8 milionów ludzi, to potężne ludnościowo Chiny urządzały w czasie jednej wojny jednorazowe rzezie, które obejmowały liczbę wrżniętej ludności mniej więcej odpowiadającej ludności europejskiej. W historii świata zachodniego, do którego należymy, tego typu zjawiska zdarzały się endemicznie, ale były bardzo wyraźnie powstrzymywane przez etykę chrześcijańską, przez etykę miłości bliźniego. A jeżeli się tego typu zjawiska pojawiały, to były traktowane w kategoriach wykroczenia nie tylko przeciwko prawu ludzkiemu, ale przede wszystkim przeciwko prawu Bożemu. Dopiero rewolucja francuska, następujące po nim XIX, a zwłaszcza XX wiek, upowszechniły także w świecie zachodu politykę eksterminacyjną jako pewien standard. Oczywiście my w tej chwili rozumiemy, i to jest nawet sformułowane w prawie międzynarodowym, że to jest polityka ludobójcza. Ale nie zapominajmy, że pojęcie ludobójstwa w praktyce, ja nie mówię, że tak powinno być w teorii, ale jest wprowadzane do stosunków międzynarodowych wtedy, kiedy na przykład hitlerowskie Niemcy zaczynają wyrzynać całe populacje ludzi uznanych za swoich przeciwników, czy na mniejszą skalę zachowują się tak przedstawiciele niektórych, przywódcy niektórych narodów bałkańskich, niedawno, w związku z tym stają dzisiaj przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Ale gdybyśmy chcieli się przyjrzeć współczesnym technologiom eksterminacyjnym, to byśmy zauważyli,
że na przykład tak zwana polityka populacyjna polegająca na rozerwaniu związku pomiędzy współżyciem płciowym kobiety i mężczyzny, a skutkiem tego współżycia w postaci płodności, pojawienia się nowego człowieka, ma charakter eksterminacyjny w stosunku do całych populacji. Proszę sobie zwrócić uwagę, że takie czynniki jak antykoncepcja, sterylizacja, a kiedy się okażą nieskuteczne, to przerywanie ciąży, to jest jeden z najpowszechniejszych we współczesnym świecie czynników eksterminacyjnych. Gdybyśmy się przyjrzeli współczesnym technologiom produkcji żywności, produkcji leków, manipulacji środowiskiem naturalnym, to byśmy mogli odkryć możliwości działań depopulacyjnych w tych obszarach. Gdybyśmy się przyjrzeli kolejnym kongresom międzynarodowym, czy poświęconym demografii, czy poświęconym na przykład ochronie środowiska, to cały szereg pomysłów de facto depopulacyjnych w dyskusjach tych kongresów byłoby ujawnionych. W jaki sposób wpisuje się to w politykę? Otóż w roku 1974, w czasach głębokiej komuny, głębokiego PRL-u, bydgoski ksiądz Tadeusz Dzięgiel pod pseudonimem Wołynowicz napisał tekst artykułu, który wysłał do Życia Warszawy. Artykuł był zatytułowany 2 plus 4. Wołynowicz proponował w nim, ażeby ratować Polskę przed katastrofą demograficzną, w ten sposób, ażeby w Polsce standardem rodziny było dwoje rodziców i czworo dzieci. I uzasadniał to wynikami badań demograficznych. Pod nieobecność ówczesnego redaktora naczelnego dodatku tygodniowego do Życia Warszawy, się to nazywało Życie i Nowoczesność, artykuł ten został opublikowany, a cenzura warszawska, która zawsze puszczała teksty, akurat trafiła w tym przypadku do ręki człowieka, który miał bardzo propolskie myślenie, jeśli przynajmniej chodzi o kwestie demograficzne, i w związku z tym też przypuścił. Artykuł był później w naszych katolickich środowiskach bardzo szeroko komentowany, natomiast w środowisku Komitetu Centralnego PZPR wzbudził straszliwą burzę. Pracownicy cenzury i pracownicy Życia Warszawy byli wzywani na dywanik do Komitetu Centralnego i im tłumaczono, że tego typu artykuły publikowane w prasie PRL narażają stosunki kredytowe Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. 74, ja daty w tej chwili nie pamiętam. Otóż, proszę Państwa, przez bardzo długi czas, z wyjątkiem okresu, kiedy Jan Paweł II wpłynął na prezydenta Ronalda Reagana, stosowanie tak zwanej kontrolowanej polityki natalistycznej, czytaj, co wcześniej Państwu wyjaśniłem, było standardowym warunkiem przy udzielaniu poszczególnym krajom kredytów z Banku Światowego na rozwój inwestycyjnych albo kredytów stabilizacyjnych z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jedynie w 1986 roku na Międzynarodowym Kongresie Demograficznym przedstawiciel Stanów Zjednoczonych pod wpływem prezydenta Reagana złożył oświadczenie, że Stany Zjednoczone nie będą się angażowały w takie programy w sprawie polityki populacyjnej, które są nieetyczne. Ale skończyła się kadencja prezydenta Reagana i Ameryka wróciła do tego, co sama wcześniej światu proponowała. Jeżeli mamy kontekst tych zjawisk, to rozumiemy, że rozważanie o ludności ma bezpośrednie znaczenie, zwłaszcza o liczbie ludności, o zdrowiu ludności, dla rozwoju świata i dodajmy i stosunków międzynarodowych i dodajmy, proszę Państwa, do tego, że istnieje taka relacja, którą każdy bardzo łatwo zauważy, nawet na mniejszych populacjach, choćby rodzinnych, jeżeli jest, nie wiem, dwoje rodziców i jedno dziecko, a druga rodzina jest dwoje rodziców i siedmioro dzieci, to zauważamy, że w tej drugiej rodzinie jest, jeżeli są to oczywiście rodziny prawidłowe, nie jakieś patologiczne, że w tej drugiej rodzinie jest lepsze środowisko wychowawcze dla młodzieży
ponieważ relacji wzajemnych, interpersonalnych jest więcej i są one bogatsze, to inspiruje ludzi do tego, żeby coś nowego tworzyć. Ci ludzie stają się bardziej społeczni, bardziej twórczy, bardziej odpowiedzialni, bardziej uporządkowani. To samo zachodzi w wielkich populacjach. Proszę zwrócić uwagę, że w dworach polskich, na polskich wsiach, kultywowano wielką kulturę, ale ta kultura polska, oczywiście wśród ludzi, którzy z tych wsi, z tych dworów pochodziła, rodziła się na Akademii Krakowskiej, rodziła się w podróżach młodzieży polskiej na uniwersytety włoskie czy francuskie w późniejszym okresie, rodziła się w stolicy wokół dworu królewskiego czy dworów książęcych, magnackich. Po prostu tam, gdzie jest więcej ludzi, tam te procesy zaczynają przyspieszać. Chciałem zwrócić uwagę Państwa, że w chwili obecnej ludność świata przekroczyła 6 miliardów, bardzo dynamicznie przyrasta, a ośrodki największego przyrostu demograficznego są wskazywane przez analityków gospodarczych jako te ośrodki, które w przyszłości będą miały największe znaczenie w historii politycznej, gospodarczej świata, cywilizacyjnej. Zatem wskazuje się na Chiny, które mają około 1 400 000 000 ludności, na Indie, które z opóźnieniem pokolenia lub dwóch w stosunku do Chin idą dzisiaj chyba niespełna 1 200 000 000 ludności, ale które będą się ponoć w przyszłości, tak analitycy mówią, nawet bardziej dynamicznie rozwijać od Chin, mają bardziej prawidłową strukturę demograficzną. I to oznacza, że te kraje będą potęgotwórcze, będą decydowały też o rzeczywistości i otaczającej. Liczba ludności jest potęgotwórcza. Druga kwestia, którą musimy badać w analizie stosunków międzynarodowych, to jest kwestia terytorium. Tak się składa, że jesteśmy ludźmi materialnymi, żyjącymi na Ziemi. Prawo ciążenia przyciąga nas do powierzchni Ziemi. Nie unosimy się w przestrzeni, a ponieważ mamy swoje gabaryty, to każdemu z nas, nawet po to, żeby stał, potrzebna jest pewna przestrzeń, którą matematycznie można wymierzyć. Trochę więcej przestrzeni, żeby leżał, a jeszcze trochę więcej, żeby się poruszał, a jeszcze więcej przestrzeni, żeby na niej się pojawiła na przykład ta żywność, dzięki której coś zje, coś się ubie, jakieś rośliny, nie wiem, ubranie zrobi. Bez tej przestrzeni ludzie nie są w stanie funkcjonować. A tak jak liczba ludności, wielka liczba ludności w stosunkach międzynarodowych jest czynnikiem potęgotwórczym, tak przestrzeń, wielka przestrzeń, jest czynnikiem potęgotwórczym. Na początku lat 60. XIX wieku, daty w tym momencie nie pamiętam, bo to stara moja lektura, którą gdzieś zagubiłem, żałuję bardzo, poszukuję tego wydania miesięcznika dominikańskiego w drodze z dawnych lat, gdzie to przeczytałem. Zawierała relacje o analizie pewnego oficera austro-węgierskiego sztabu generalnego, który gdzieś po zakończeniu wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych, a pewnie krótko przed bitwą pod Sadową albo około, czyli powiedzmy 1865-1866, to mniej więcej te lata, formułował dla użytku cesarza diagnozę, długofalową diagnozę strategiczną. I diagnoza wtedy, w tamtych latach XIX wieku sformułowana brzmiała: ponieważ przestrzeń jest potęgotwórcza, to w XX wiek będzie należał do państw posiadających ogromne terytoria. XX wiek będzie należał do Stanów Zjednoczonych i Rosji. My jesteśmy dzisiaj już po XX wieku i możemy dokonać weryfikacji prawdziwości tej tezy. Związku Radzieckiego nie wymyślił, ale poza tym wszystko się zgadza. Proszę pamiętać, że terytorium to nie jest tylko kwestia wielkości, ale to jest też kwestia warunków. To jest kwestia klimatu, czy to jest klimat bardzo przyjazny dla ludzi, czy nieprzyjazny. Klimaty umiarkowane są raczej klimatami przyjaznymi.
zwłaszcza im cieplejsze. No, klimat śródziemnomorski nam, Polakom, wydaje się oczywiście rozkoszą, choć jakbyśmy tam za długo pożyli, to pewnie by nam się znudził. Klimat, w którym żyją Eskimosi, jest bardzo trudny, także cywilizacyjnie, i klimat, w którym żyją Berberowie na Saharze, także jest cywilizacyjnie niesłychanie trudny do opanowania przez człowieka. Niewątpliwie trudny klimat jest barierą rozwoju potęgi, wpływa osłabiająco na populacje, które tam żyją. Dobrze się rozwijają populacje żyjące w dobrych klimatach. To, czy będziemy mieli do czynienia z szansami rozwoju, zależy także od tego, jakie mamy drogi komunikacyjne. Proszę zobaczyć, jeżeli mamy się poruszać pieszo, a możemy dokonywać spływu Nilem, Tygrysem czy Eufratem, to od tego zależy, czy imperia są rozciągnięte na przestrzeni 6000 kilometrów Nilu, czy one sięgają tylko tyle, ile, że tak powiem, zagony, nie wiem, Mieszka I, idące przez leśne tereny dawnej Polski, są w stanie ogarnąć. Nie wiem, czy Państwo macie świadomość problemów natury technologicznej. Kiedy Gustaw Adolf w czasie wojny 30-letniej dokonywał swoich protestanckich podbojów przeciwko katolickiej Europie, to jego wojska poruszały się z oszałamiającą prędkością 20 do 22 kilometrów na dobę. To były głównie wojska pieszy, musiały ciągnąć armaty, musiały ciągnąć całe zaopatrzenie i tak dalej. W tym czasie Polacy dokonywali niesłychanych wyczynów logistycznych. Na przykład Jan Karol Chodkiewicz, prowadząc 3,5 tysiąca konnicy Rzeczpospolitej pod Kirchholm, przeszedł gęstymi lasami w ciągu 2 dni 80 kilometrów. Czyli krótko mówiąc, pokonywał 40 dziennie, i to w warunkach, gdzie jak tego kolejnego dnia rano wyszedł z lasów na progu pól Kirchholmu, to wojsko było w pełni sprawne do natychmiastowego uderzenia. Proszę sobie teraz uświadomić, że my dzisiaj tu przechodzimy do następnej kwestii, którą będziemy musieli rozpatrywać jako aspekt, mianowicie kwestię transportu. My dzisiaj żyjemy w warunkach, w których są już samoloty, które w parę godzin okrążą całą kulę ziemską. Nie wszystkie spełniają funkcje transportowe. Ale przecież ogromny jest transport lotniczy. Stojąc, przygotowując się do tego wykładu i stojąc dzisiaj naprzeciw gmachu, w którym żeśmy się spotkali, gmachu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, przypomniałem sobie, jak stałem w Bremerhaven, północ Niemiec, w takim wielkim porcie morskim, i przyglądałem się gigantycznemu kontenerowcowi, który przewozi samochody przez Atlantyk i podobno zabiera do 10 tysięcy samochodów na pokład. Chcę Państwu powiedzieć, że oczywiście tu jest inna architektura, inne rozplanowanie kubatury tych budynków, ale nie jestem pewien, czy budynki naszej szkoły sięgają kubaturą tego kontenerowca. Proszę teraz to zestawić, nie wiem, z czasami Kolumba i tymi małymi stateczkami na żaglach, które pokonywały Atlantyk. Proszę sobie uświadomić, że ta zmiana sposobu transportu, także ludzi, całkowicie zmienia realia funkcjonowania. Do tego dodajmy kwestie komunikacyjne. One po części zależą od transportu. Wyobraźmy sobie, że ktoś wiezie list, no to tak szybko jest to list przez umyślnego, to on tak szybko się posuwa do przodu, jak szybko jest w stanie być przetransportowany człowiek, więc jest to na przykład poczta rozstawnych koni. Jedna z najwybitniejszych rodzin finansowych świata, rodzina Rothschildów, na początku XIX wieku dysponowała znakomitą pocztą gołębiową, którą przesyłano za zaszyfrowane depesze na wypadek, gdyby ten gołąb wpadł w niepowołane ręce. Błyskawiczny przekaz tych wiadomości był podstawą sukcesów w grze konkurencyjnej na rynku gospodarczym, finansowym, ponieważ inne ośrodki aż tak sprawnymi instrumentami komunikacji nie dysponowały.
Proszę sobie uświadomić, że my dzisiaj mamy komputery, które w razie czego z, nie wiem, z kilkunastosekundowym opóźnieniem sytuują możliwość naszego działania poprzez net, na przykład w Nowej Zelandii, nie opuszczając naszych miejsc w Toruniu. To diametralnie zmienia stosunki także międzynarodowe. Proszę zobaczyć, że kiedyś pojechał do Azji dalekiej włoski podróżnik Marco Polo, wrócił stamtąd i przez całe pokolenia czytano książki, dzisiaj jako ciekawostkę, ale czytano książki Marco Polo jako podstawowe źródło informacji ludzi Zachodu o tym, co się dzieje w jakichś Chinach. A my teraz jesteśmy szalenie blisko siebie. To zjawisko powoduje, że zaczynamy mówić o globalnej wiosce. Te relacje, odległości i komunikacje, które były bardzo dalekie, nagle stają się nam bardzo bliskie. Teraz na tym tle dopiero zobaczmy zjawiska gospodarcze. To jest kolejna perspektywa, kolejna płaszczyzna relacji międzynarodowych. Proszę Państwa, w gospodarce no, zauważamy różne dziedziny produkcji. Zauważamy takie zjawisko jak usługi. Zauważamy takie zjawisko jak handel. A ludzie, którzy są bardziej wdrożeni w procesy gospodarcze, zauważają, że to wszystko, cała ta działalność finansowa musi, ta działalność gospodarcza musi być finansowana. Że oczywiście możemy pozostać, jak nie wiem, w gospodarce naturalnej, na poziomie wymiany towar za towar, albo jak w gospodarce socjalistycznej, na poziomie tak zwanej wymiany barterowej, pakiet towaru za pakiet towaru, ale oczywiście niewspółmiernie efektywniejsze jest wymienianie towaru na, czy usług, czy jakiś wszelkiego rodzaju dóbr, łącznie z wymiarem podatków i uiszczaniem podatków na pieniądz i później pieniądza na potrzebne dobra. Chciałem Państwu polecić bardzo gorąco książkę. Mam nadzieję, że nie omieszkacie jej przeczytać. Książkę napisał Chińczyk. Nazywa się Song Hongbing. A książka jest zatytułowana Wojna o pieniądz. Wydało wydawnictwo Wektory w tym roku. Gdybyście Państwo mieli orientację, to jest człowiek, który studiował w Stanach Zjednoczonych. Tam pracował także podobno dla amerykańskiego rządu. Teraz pracuje dla jakiejś chińskiej korporacji w Singapurze, a poza tym jest doradcą Ministerstwa Obrony Chińskiej Republiki Ludowej. Skłonny jestem zatem podejrzewać, że to ostatnie było jego pierwszą afiliacją od samego początku. Napisał książkę z tezą. Adresatem tej książki przede wszystkim są chiński rząd i chiński bank centralny. I Song Hongbing przestrzega swoich decydentów z rządu i z banku centralnego, ażeby nie wdawali się w tak zwany swobodny obrót waluty, bo zostaną wykiwani przez wielkie międzynarodowe ośrodki finansowe. I żeby to udowodnić, pokazuje od końca XVIII wieku do dnia dzisiejszego rozwój stosunków finansowych i walkę o to, kto będzie kreował pieniądz, kto go będzie miał, a kto go nie będzie miał. Dla ludzi, którzy chcą zrozumieć historię od backgroundu, lektura absolutnie podstawowa. Wiele rzeczy z tego wiedziałem, bardziej od strony politologicznej, prawniczej, szczątki wiedziałem od strony ekonomicznej. Ta książka jest znakomita, dlatego że ona posługuje się językiem finansów, zarządzania, ekonomii i wprowadza w rzeczywistość realnie dziejącą się. Dlaczego przytaczam tę książkę? Otóż on buduje tam w którymś momencie tego swojego wykładu znakomity obraz stawu z rybami. Jak chcemy się zaopatrzyć w ryby, to robimy taką nieckę, wpuszczamy wodę, wpuszczamy za rybek, no i one się tam te rybki tuczą. No jak już się objedzą, to wtedy spuszczamy odpowiednią ilość wody, co wypłynie brzuchem do góry, to nasze, trochę zostawiamy na zarybek, z powrotem wpuszczamy wodę, niech się tuczą. Otóż on mówi, to jest obraz finansów i gospodarki. Pieniądz w gospodarce jest taką wodą, w której pływają podmioty gospodarcze. Jak się wpuści, no to wszyscy zaczynają pracować, sukcesy przynoszą i tak dalej. Po czym w którymś momencie zabiera się pieniądz,
wszyscy wypływają brzuchami do góry. Wtedy następuje tak zwane likwidowanie złych długów, za pół darmo można przyjąć nieruchomości, fabryki, drogi, nie wiem, czy samochody, no co by tam państwo byście nie chcieli. A potem trzeba zostawić coś na zarybek, żeby wszystko nie zdechło, po czym z powrotem wpuszcza się. I podaję, proszę państwa, liczbę. Teraz jest pytanie dla mnie, czy on to podaje liczbę prawdziwie, czy nie, ja tego nie liczyłem. On twierdzi, że robił tak zwany szacunek oszczędnościowy. Ostrożnościowy, przepraszam. Od końca XVIII wieku do dnia dzisiejszego jednej tylko rodziny finansistów. Licząc, jakby powiedzieć, stopą wzrostu gospodarczego średnią od końca XVIII wieku do dzisiaj. Gdyby wierzyć, że ten szacunek jest prawdziwy, to ta rodzina finansistów, państwo się doczytacie, która posiada majątek nie mniejszy niż 50 bilionów dolarów. Teraz, żeby co to jest 50 bilionów dolarów, bo to można tak sobie rzucić, prawda? Właśnie parę dni temu podano, że rezerwy Chińskiej Republiki Ludowej, największe na świecie rezerwy, wynoszą 3 biliony 700 miliardów dolarów. Ergo, ta rodzina mogłaby te rezerwy pokryć razy 10 z układem. Dług Stanów Zjednoczonych wynosi 14 bilionów dolarów z hakiem. Ergo, ta rodzina mogłaby dług Stanów Zjednoczonych, gdyby miała taką fantazję, wykupić razy 3 z układem. Przedstawiciel tej rodziny udał się na tratwie złożonej z butelek po Coca-Coli i różnych tam innych w rejs po morzu, po Pacyfiku w towarzystwie swoich przyjaciół. Przedstawiono, bo on ma taką ideę, skądinąd bardzo słuszną, ochrony środowiska, i on chce przy tym lansować. Rejs tego człowieka przedstawiono jako rejs zamożnego człowieka. Proszę państwa, to nie jest problem zamożności na tym poziomie. To jest problem realnej władzy. Tyle tylko, że o ile na przykład, nie wiem, pan prezydent, pan premier skutecznie, nieskutecznie, jak robi władzę źle, to przynajmniej w demokratycznym społeczeństwie można byłoby go próbować odwołać. A władza jest faktem. Możemy sobie wyobrażać, że ktoś chce mieć tak lub inaczej. Ale proszę sobie uświadomić, że tego typu fakty wpływają na stosunki międzynarodowe. Proszę sobie teraz na tym tle wyrobić pogląd na następną kategorię, którą musimy rozpatrywać przy stosunkach międzynarodowych. Kwestia rozstrzygania sporów. Kto ma rozstrzygać? Czyli instytucji rozstrzygających, władczych. No i kryteriów tego rozstrzygania, czyli kwestia prawa. I to zarówno na płaszczyźnie poszczególnych krajów, a potem, kiedy stosunki zaczynają się robić międzynarodowe, to wtedy trzeba formułować pewne kryteria stosowane pomiędzy państwami, pomiędzy narodami, a teraz trzeba zadać pytanie, no dobrze, a kto to ma stosować? Generalnie dotychczas przyjmowano w doktrynie prawa międzynarodowego, że sankcja w prawie międzynarodowym jest tak zwana rozproszona. W ustawach norymberskich przyjęto w działaniu karnym przeciwko ludobójcom, przyjęto bardzo roztropną zasadę, że państwa zjednoczone przeciwko hitlerowskim Niemcom, działając wspólnie, karając niemieckich ludobójców, mają prawo wspólnie zrobić to, co każde z nich samo miałoby prawo też zrobić, gdyby było w stanie tylko to przeprowadzić. W tej chwili prawo międzynarodowe rozwija się dalej. W tej chwili mamy Międzynarodowy Trybunał Karny, przed którym można ciągać ludzi z każdego kraju, jeżeli tylko przypisze im się choćby pozór winy. Potem ten sąd będzie rozstrzygał, czy nie. Na tym tle chciałem to pojęcie, to jest, zwrócić uwagę, że to jest rozstrzyganie tego typu sporów. To jest realne sprawowanie władzy. W takim najszerszym pojęciu chciałem wrócić do wykładu prawno-naturalnego. Państwo na pewno w ramach filozofii to mieli bardzo dokładnie omówione, czy historii doktryn. Najpiękniej, najgłębiej to z tą analizą poszedł święty Tomasz z Akwinu. Mianowicie zwracał on uwagę, że w społeczności ludzkiej władza jest zjawiskiem koniecznym, jest konieczna. I uzasadniał to. Dlaczego?
z powodu niedoskonałości natury ludzkiej. Święty Tomasz kładł nacisk na przede wszystkim moralną niedoskonałość natury ludzkiej. A ja bym tu dzisiaj przypomniał znowu to właśnie to porównanie do aniołów. Jakże Pan Bóg w ten sposób prosty wlewa do świadomości aniołów pewien swój zamiar. Oni natychmiast wszystko wiedzą, wszystko rozumieją. A sposób rozumienia nasz i sposób porozumiewania się pomiędzy nami, który wymaga czasu, przestrzeni, środków komunikacyjnych i tak dalej, jest tak długotrwały, gdybyśmy się wszyscy ze wszystkimi mieli porozumieć, że nikt nie porozumiałby się w niczym, byłby ogólne gęganie. W związku z tym w społeczności ludzkiej zawsze jest tak, że władza jest sprawowana przez niektórych nad wieloma. Nawet jeżeli tytuł władczy pochodzi od całego narodu, całego ludu pracującego miast i wsi, jak w czasach PRL, to efektywnie tą władzę sprawują niektórzy. I teraz jest pytanie, a w jaki sposób ta władza jest sprawowana? Pozwolę sobie w sposób tylko taki bardzo uproszczający przypomnieć Państwu wiedzę, którą powinniście w tej chwili już posiadać. Na 300 lat przed Chrystusem niejaki Arystoteles przeprowadził najstarszą bodaj typologię ustrojów. Zdefiniował 6 ustrojów parami, 3 dobre i 3 złe. Czym różni się ustrój dobry od ustroju złego? Bo to jest pierwsze rozróżnienie. Otóż według Arystotelesa ustrój dobry charakteryzuje się tym, że władza w nim jest sprawowana dla całej społeczności politycznej, dla dobra całej społeczności politycznej. Dlaczego? Dlatego, że władza w ogóle jako zjawisko powoływana jest ze względu na dobro wspólne, a nie ze względu na dobro jakiejś tam prywatnej ekipy. A na czym polega ustrój zły? Ustrój zły polega na tym, że władza jest sprawowana dla jakiejś części społeczności, na przykład dla szefa i jego popleczników, a reszta, żeby tylko, prawda, przeżyła i katorżniczą robotę wykonała i wystarczy. I teraz jakie typy ustrojów? To są, podaję Państwu oczywiście, tak to jak Arystoteles mówił, to są typy idealne. Nie zawsze ustroje praktyczne odpowiadają typom idealnym. Pierwszy ustrój, dobry zdaniem Arystotelesa, to jest monarchia. Władza polega na tym, że w jednym rodzie, z pokolenia na pokolenie, jest ona dziedziczona i ten monarcha jest. Proszę dobrze zrozumieć, to nie znaczy, że on wszystkim zarządza. Zarządzanie sprawami społecznym jest tak skomplikowane, że potrzeba do tego mnóstwo ludzi, ale to on ich umocowuje, on nadaje główne kierunki, on sprawdza, czy aparat państwowy, cała nawa państwowa, czy się nie chwieje, on nadaje kierunek i jednocześnie wiadomo, jeżeli coś się chwieje, to kto odpowiada? No ten, który zaniedbał dobrego zarządzania, może być dobry król albo zły król, a zły król nazywany, i to jest ten drugi ustrój, typ złego ustroju, to jest tyrania. Czyli monarchia i tyrania. Też jest jednoosobowy tyran, bo on wszystkim powie, ale dla kogo? Dla siebie, dla swojej rodziny, dla popleczników. A co się z ludźmi stanie, to jego wtedy już nie obchodzi. Tutaj na tym tle później święty Tomasz z Akwinu będzie formułował teorię cywilnego nieposłuszeństwa, kiedy obywatele mają prawo się buntować przeciwko władzy i tak dalej. Następnie dobry ustrój zdaniem Arystotelesa to jest arystokracja. Różni się od monarchii tym, że nie jeden ród dziedziczy władzę, tylko grupa wybranych rodów. Arystoi to są ci najlepsi, najlepsi z najlepszych, wybrani po to, żeby powinni wychowywać swoje dzieci. No, czy te dzieci rzeczywiście, tak jak w rodzinach monarszych, czy zostaną dobrymi następcami tronu, tego nie wiemy. Każdy człowiek, jak mówi, swoją moralną przede wszystkim historię pisze od początku, choć oczywiście jeżeli ma dobre dziedzictwo, to ono mu to bardzo ułatwia napisanie dobrej historii własnej i przekazanie dobrego dziedzictwa kolejnemu pokoleniu. Natomiast ustrojem złym, odpowiadającym arystokracji, jest oligarchia.
czyli grupa ludzi, którzy sobie coś zawłaszczyli, na przykład oligarchia partii komunistycznej w ustroju socjalistycznym. No, oni tam zbiorą się na komitecie centralnym i ustalą, co ma być. Albo oligarchia bankowa w skali kraju czy międzynarodowa. Różne rodzaje oligarchii mogą się pojawić. Ustrój dobry, zdaniem Arystotelesa, to jest politeja, czyli ustrój wielopodmiotowy, zmienny, z całym szeregiem przedstawiciel, z wyborów i tak dalej. Ustrój zły, zdaniem Arystotelesa, równoległy do politei, to jest demokracja. Żeby pamiętać, że tej demokracji dzisiejszej nadają dzisiaj zwolennicy demokracji taki walor moralny, taką intencjonalnie, jak Arystoteles nadawał politei. W rozumieniu Arystotelesa, żeby pamiętać, demos to był, to nawet nie był lud, to był tłum, to był motłoch na ateńskim rynku. Czyli jego językiem demokracja to rządy motłochu. Kiedybym miał typologizować w tej skali ustrojów dominujące ustroje świata zachodniego, tym, w którym my żyjemy, to oczywiście uprawiana jest ideologia demokratyczna, której przypisuje się te cechy, które Arystoteles przypisywał politei. Natomiast faktyczny ustrój jest takim mikstem, który jest trochę demokracji, także w tym arystotelesowskim złym sensie, trochę oligarchii. Jakbyście Państwo potraktowali, że to jest kurtyna, a to są partie polityczne, a potem spuścili kurtynę, to mogłoby się okazać, że jedna ręka porusza wszystkimi tymi palcami. To jest technologia działania politycznego. Ja mógłbym na ten temat długie wykłady mówić, ale to jest zupełnie, zupełnie osobna kwestia. Teraz, kiedy omówiliśmy ustroje, chciałem Państwu zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, niesłychanie doniosłą odnośnie pewnych zakresów władzy. Mianowicie stare prawo rzymskie wprowadziło do pojęcia przede wszystkim systemu prawnego, no ale za tym także do dzisiejszej politologii, z tego korzystamy, trzy takie podstawowe zakresy władzy. Władza patrimonium, czyli władza ojcowska, dzisiaj bardziej w kontekście współczesnych stosunków byśmy powiedzieli władza rodzicielska, która, pamiętajmy, jest wzorem dla nas, zwłaszcza dla chrześcijan, kiedy my patrzymy na Boga, który jest naszym dobrym ojcem, to jest postulat, zachowujmy się, na przykład, kiedy mamy powierzone jakieś czynności władcy, tak, jak Bóg zachowuje się w stosunku do swoich dzieci, ludzi. I zachowujmy się w stosunku do siebie, jak bracia i siostry, jak bliźni, bo mamy jednego ojca w niebie. To jest bardzo wysoki ideał z tego patrimonium wyprowadzony przez Kościół. A w obszarze tej władzy doczesnej występują, oprócz tej władzy patrimonium czy władzy rodzicielskiej, występują dwa bardzo ważne rodzaje władzy, na które się często nie rozróżnia. Jest to władza imperium i władza dominium. Władza imperium jest to władza publiczna, związana z funkcjonowaniem państwa, z ustanawianiem reguł prawnych, z ustanawianiem instytucji rozstrzygających, ze stosowaniem przemocy dla wyegzekwowania ustanowionych reguł, z kompetencją podejmowania działań na arenie międzynarodowej, w tym na przykład działań siłowych, obronnych. Kiedy ktoś najeżdża na kraj, to właśnie władza imperium organizuje kraj do obrony, ale także przeciwko zbójom wewnętrznym. Władza imperium organizuje policję, żeby tych zbójów łapali i doprowadzali przed sąd. Natomiast władza dominium to jest władza wynikająca z własności, władza właścicielska. A własność w rozumieniu prawa rzymskiego do dzisiaj w tym obszarze jego dziedzictwa to pozostało, to jest prawo posiadania rzeczy, jej używania oraz nabywania, zbywania, znaczy nabywania, jak ktoś mi sprzeda, zbywania tej rzeczy, przekształcania, swobodnego dysponowania, bez udziału osób trzecich. Ja pomijam sytuacje szczególne, gdzie państwo na własność nakłada jakieś szczególne obowiązki. Oczywiście są też obowiązki moralne związane z własnością,
Święty Tomasz z Akwinu mówił o społecznej funkcji własności. Nie znaczy, że moja własność ma służyć społeczeństwu, tylko że ja mam służyć społeczności, posługując się własnością, którą Pan Bóg mi dał. Czyli moralnie odpowiadam za to, co ja zrobię z moją własnością, ze względu na kwestie społeczne. A prawnie to, przepraszam, to moja własność, to ja nią dysponuję. Różne były relacje w historii pomiędzy władzą dominium, a władzą imperium, zwłaszcza jeśli chodzi o nieruchomości. Na przykład cała Azja stała na stanowisku, ta zwłaszcza mongolska Azja, że ziemia jest własnością Hana, czy jakiegoś tam innego cara, czy władcy. A jeżeli ktoś władzę nad kawałkiem nieruchomości dostał, to z łaski Hana i dopóki łaska trwa, to on to użytkuje. A jego potomek to może to wziąć pod warunkiem, że kolejny Han potwierdzi prawa tego potomka do tej ziemi. Natomiast pojęcie własności w naszym rozumieniu prywatnej jest takie, że jeżeli ja posiadam jakąś własność, to ją przekazuję moim dzieciom i nikomu nic do tego. Państwo ma tylko zapewnić bezpieczne przekazanie. Proszę zobaczyć, to są głębokie różnice cywilizacyjne. Ale nie o tym chciałem mówić, bo chciałem Państwu zwrócić uwagę na pewien proces, który zachodzi we współczesnym świecie. O ile władza imperium, kiedyś w czasach, nie wiem, królów, książąt, była władzą bardzo skoncentrowaną, to dzisiaj w warunkach tak zwanej demokracji zaczyna się bardzo rozpraszać. Mamy trójpodział władz. Niektórzy mówią, że media są czwartą władzą. Cały szereg kompetencji w ramach już tego klasycznego trójpodziału władz są jeszcze dzielone. Wzajemne kompetencje różnych władz są ustawiane na zasadzie tak zwanego mechanizmu hamulców i równowag, czyli żeby jedni blokowali drugich, na przykład rząd prezydenta, prezydent rząd, to tego typu modele. I co więcej, to wszystko w warunkach kadencyjności, co 4 lata, co 5, co 7, tam te kadencje różne z reguły prezydenckie bywają dłuższe. A tymczasem równolegle do tego władza właścicielska, władza dominium, w szczególności w obszarze korporacji finansowych, jest władzą skoncentrowaną. Kto ma władzę? Niektórzy mówią ukryta ręka rynku. Oczywiście to sformułowanie jest prawdziwe o tyle, że można uśrednić matematycznie pewne zjawiska zachodzące na rynku, czy w jakiejś spółce, czy w ramach jakiejś operacji gospodarczej. Ale jeżeli to Państwo na pewno doskonale rozumiecie, jeżeli w danej spółce albo w jakimś podziale rynku ktoś albo jakaś grupa podmiotów posiada tak zwany pakiet kontrolny, ci, którzy posiadają pakiet kontrolny, są ukrytą ręką rynku. I teraz proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. W warunkach demokracji istnieje postulat i rzeczywistość w wielkiej mierze. Ona nie dotyczy służb specjalnych, albo przynajmniej nie ze wszystkim, ale poza tym to dotyczy w zasadzie wszystkiego. Pełnej transparentności działań władzy publicznej. Rozproszonej, kadencyjnej, słabej. A w obszarze władzy dominium, bardzo skoncentrowanej, precyzyjnie zarządzanej, mamy tak zwaną tajemnicę handlową, spoza której z ukrycia niejako można robić rzeczy, które się chce. Znając już wcześniej, mając zreferowane proporcje rzeczy, macie Państwo świadomość, że o ile w imię demokracji pan premier ten czy tamten, obojętnie czy my go lubimy czy nie, to on może mniej albo więcej, z reguły mniej, to ktoś, kto mógłby na przykład wykupić cały bank, gdyby miał takie życzenie, nie mając nawet udziału w tym banku, mając tylko depozyty złożone w kasie tego banku, decyduje o tym, co ten bank zrobi. I teraz może ostatnie kryterium, które chciałem wprowadzić. Pojęcie cywilizacji czy kultury. Pojęcia cywilizacji używam przede wszystkim w takim sensie, jakim używał go polski historyk, historiozof Feliks Koneczny. Pewnie Państwo mieliście przynajmniej wzmianki o jego pracach na swoich wykładach.
Mianowicie on definiował, że cywilizacja jest to metoda ustroju życia zbiorowego. To strasznie ciężki język taki, ale rozszyfrujmy to. Sposób organizowania życia zbiorowego. Ustroje mogą się zmieniać historycznie, w czasie, w przestrzeni, ale jeżeli to jest w ramach jednej cywilizacji, to metoda tworzenia tych ustrojów będzie ta sama. Inna będzie wśród plemion mongolskich, a inaczej inna będzie w Hiszpanii, w Włoszech czy w Polsce, bo my należymy, akurat te ostatnie trzy kraje, do mniej więcej podobnych korzeni cywilizacyjnych, a tamci, czy gdzieś w Chinach, czy w jakichś innych krajach, należą do innych cywilizacji. W tym rozumieniu koniecznego kultury zarezerwował na pojęcie podzbiorów, narodowych podzbiorów w cywilizacji, czyli cywilizacja łacińska nasza, a w ramach niej kultura Hiszpanów, kultura Włochów, kultura Polaków. Jest też drugie pojęcie kultury, bardzo takie klasyczne, powiedział, analityczne. Na pewno Państwo byliście przez to wprowadzani przez swoich profesorów filozofii. Mianowicie są cztery tak jakby podstawowe dziedziny kultury. Nauka, która daje nam rozeznanie rzeczywistości, poznanie rzeczywistości, systematyzuje, pokazuje zależności, mówi nie tylko co jest, ale dlaczego jest. Druga to jest sztuka. To jest to wszystko, co należy do dziedziny wytwarzania, przetwarzania, działania. Trzecie to jest moralność, a w konsekwencji tego także prawo, czyli odpowiedź na pytanie, co jest dobre, co złe. I wreszcie ostatnią dziedziną kultury jest religia, która w istocie daje kulturze najgłębsze motywacje. Bo kiedy już odrął z nas całą świadomość, wczoraj sobie poszedłem na film o bitwie z 1920 roku, kiedy już okaleczą człowieka do imentu, wprowadzając go w stan kompletnego chaosu, to żeby on był najprostszy, najprymitywniejszy człowiek. Kiedy widzi, że są przekraczane pewne granice, to on zaczyna wracać w tych najbardziej podstawowych działaniach do takich reguł, które, nie wiem, od mamy, od taty odbierają jako przyzwoitościowe reguły. A one będą zakorzenione w tym, że nie, nawet jak zginę, to nie cały zginę. Nie pójdę w przestrzeń, w nicość, w czarną dziurę, tylko ja pójdę do mojego ojca. Proszę, to jest najgłębsza i dająca największą siłę struktura motywacyjna. Teraz proszę sobie uświadomić. Te kultury rozwijały się na różnych przestrzeniach. Czasem się ze sobą zderzały. Koneczny mówi, człowiek nie może być cywilizowany, społeczność nie może być cywilizowana na kilka sposobów na raz. Jeżeli kilka kultur, cywilizacji walczy o dusze ludzkie na jednym terenie, to dana społeczność, dany naród popada w stan kołobłędu historycznego. To znaczy zaczyna gryźć własną rękę w tym momencie. Przyjrzyjmy się wynikom ostatnich wyborów. A można by było powiedzieć też, że przestrzeń, zacieśniająca się przestrzeń świata, ta tworząca się, jakby powiedzieć, globalna wioska, umożliwia nam spotkanie ludzi różnych kultur. Tylko proszę sobie uświadomić różnicę spotkania, a spotkanie to nie to samo. Jeżeli ja pojadę do Japonii, a turyści japońscy przyjadą, nie wiem, do Włoch czy Hiszpanii podziwiać, co tu było, a ja będę podziwiał, co jest w Tokio, czy w Nagasaki, czy w innych miastach, to jest coś innego, niż gdyby spotkanie miało polegać na tym, że mnie ktoś zacznie za chwilę kazać żyć po japońsku, a Japończykom zacznie kazać żyć po polsku. I oni w takim przypadku i my stanęlibyśmy w sytuacji dysforii. Nie ma jak żyć. My mamy swój sposób na życie, bo to jest nasza kultura. Dlaczego narody wytwarzające kulturę stawiają postulaty polityczne? Bo stawiają postulaty budowania instrumentów politycznych dla obrony naszego sposobu życia. Kiedy bardzo ludny obszar grecki w starożytności zagrożony był przez obszar perski, wydawałoby się potężniejszy, ale zupełnie inaczej zorganizowany, bo Grecja to były liczne polis, prawda, miasta greckie, miasta państwa,
czyli ośrodek miejski i dookoła terytorium, którego żywi. O, i to wystarczyło. I wolna wola, jak oni tam sobie u siebie w tym swoim polis urządzą życie, to Persja musiała z tych wielkich przestrzeni przyjść i zorganizować wszystko na wzór perski. No i Grecy w tamtych czasach formułowali to wprost. My walczymy z tymi Persami o sposób życia, o to, żebyśmy mogli żyć jako ludzie wolni. To prawda, że jakiś Pers jest nawet bogatszy ode mnie, ale on nigdy nie będzie wolny, bo on jest niewolnikiem swojego króla. A my chcemy być wolni. Proszę sobie uświadomić, że kiedy świat się zamyka, tworzy się tą globalną wioską, to w tym momencie następuje nie faktyczne zbliżenie, tylko zaostrzenie walki kultur i cywilizacji pomiędzy nami. Bo chodzi o to, kto w tym zglobalizowanym świecie przeprowadzi cywilizację swoją. I dramat życia polskiego dzisiaj na przykład, ale nie tylko polskiego, innych narodów, polega na tym, że nieustannie nam się proponuje całkowicie obce wzory cywilizacyjne. A my sięgamy do filozofii, do historii naszej, europejskiej, żeby odkryć nasz sposób na życie i zaplanować, jak będzie wyglądał nasz jutrzejszy dzień zgodny z naszymi potrzebami. Ale są potęgi w skali globalnej, które powiadają, wasze potrzeby się nie liczą. Dzisiaj świat ma nowych władców i nowi władcy postanowią, jak będziecie żyć. To oznacza konfrontację na bardzo głębokim poziomie. I teraz na tym tle dwa pojęcia, które chciałbym, żebyście państwo spamiętali i nauczyli się je rozróżniać, bo one w wykładzie codziennym, na przykład prasowym, w wykładzie akademickim, w debacie politycznej na sali sejmowej, są to pojęcia bez przerwy mylone. Otóż ta zmiana relacji charakteryzujących współczesne stosunki międzynarodowe, które się zacieśniają, zwielokrotniają, że jesteśmy w stanie komunikować się w całym globie, podróżować po całym globie, oczywiście pod warunkiem, że mamy na to stosowne środki majątkowe. Nazywamy to zjawisko zjawiskiem globalizacji. Globalizacja sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. To jest po prostu okoliczność naszego życia. Niesie ze sobą ogromne zagrożenia. No, różne patologie mogą się rozprzestrzeniać z prędkością huraganu. Niesie ze sobą ogromne szanse. No przecież możemy na drugi kontynent udzielać sobie realnej pomocy w sytuacji jakiegoś rzeczywistego zagrożenia, klęski żywiołowej, katastrofy przemysłowej. Zatem pytanie, co my zrobimy z tą globalizacją? Jak my wykorzystamy naszą sytuację w globalizującym się świecie? A drugie to jest pojęcie bardzo podobnie brzmiące, mianowicie globalizm. O ile globalizacja jest to zjawisko, któreśmy właśnie sobie opisali, o tyle globalizm jest to program polityczny. Program polityczny, który mówi, że skoro mamy zjawisko globalizacji, to powinniśmy mieć jedno globalne państwo. Jeden globalny rząd, czy jakąś sieć instytucji globalnych, między którymi władza będzie ewentualnie rozproszona nami, zarządzającą. I teraz, zdając sobie sprawę z tej różnicy, zadajemy sobie najpierw pytanie, a jakie jest korzeń, jakie jest źródło tego programu globalizmu, czy programu globalistycznego. Także mundializm z francuskiego jest dość często używanym w piśmiennictwie terminem. Co to za doktryna, zechciejcie mi państwo przypomnieć, która mówiła, że w miarę zmiany sił wytwórczych zmieniają się stosunki produkcji, a w miarę zmiany stosunków produkcji zmienia się społeczno-polityczna nadbudowa. Marksista, od razu widać, że starsi wiedzą, a młodsi to nawet się nie musieliście państwo tego uczyć, jak jesteście szczęśliwi.
To jest tak zwane pierwsze i drugie prawo materializmu dziejowego, z którego ja musiałem egzamin zdawać w swoim czasie. Otóż, proszę Państwa, przecież zobaczcie, że to jest ta sama konstrukcja intelektualna. Tam było, skoro zmieniają się siły wytwórcze, prawda, no, nowe metody komunikacji, transportu, przetwarzania danych i tak dalej, no to się zmieniają stosunki produkcji, a skoro zmieniły się stosunki produkcji, to teraz będziemy zmieniać społeczną nadbudowę i polityczną nadbudowę, czyli globalne państwo zamiast państw narodowych czy jakichś tam innych, prawda, bo nie tylko narodowe państwa w świecie występują. Proszę zobaczyć, że myśl jest nieodmiennie ta sama. A gdybyście Państwo zadali pytania historykowi idei, a skąd w takim razie wzięły się marksizm i różne pokrewne rzeczy, to pewnie byście Państwo, nie wiem, czy ten wykład był Państwa realizowany, czy nie, to byście Państwo musieli sięgnąć do doktryny iluminizmu, która nadała nazwę całej epoce, mianowicie epoce oświecenia. Epoce rewolucji francuskiej, tej epoce, która przygotowała rewolucję francuską de facto. Takim najbardziej znanym w świecie teoretykiem iluminizmu, bardzo starym, bo jeszcze z drugiej połowy XVIII wieku, był Adam Weishaupt, profesor filozofii naturalnej z Lipska. Wychowany jak ojców jezuitów, ale najwyraźniej to wychowanie w stosunku do niego jakoś ojcom jezuitom nie do końca wyszło, bo jabłko padło daleko od jabłoni świętego Ignacego. Otóż koncepcja była taka. Trzeba znieść wszystkie bariery, które przeszkadzają w budowaniu od podstaw nowego świata, który ludzie oświeceni zaprojektują. To idea tych oświeconych ludzi nawiązywała do tej platońskiej idei mędrców, którzy będą mądrze zarządzali republiką, bo są mędrcami. Jakie to są bariery, które uniemożliwiają im skuteczne działanie? I jakie to bariery trzeba znieść? Po pierwsze, trzeba znieść rodzinę i upowszechnić państwowe wychowanie dzieci. Ta idea wcześniej pojawiła się już u Lutra, ale do perfekcji doprowadzona była przez Weishaupta jako jeden z elementów koncepcji. Trzeba znieść własność prywatną, bo własność prywatna czyni człowieka nadmiernie wolnym w stosunku do tego, co zarządziliby wielcy iluminaci. Trzeba znieść państwa, monarchię, nie mówiono o państwach, mówiono o monarchię trzeba znieść i nawet narody trzeba znieść. Wielkim populacjom ludzkim nada się zupełnie nowe idee. Mało tego, trzeba znieść religię. Jeżeli byście Państwo sięgnęli do jakichś, ja wiem, że Was to ma prawo nie obchodzić, no ja to akurat wiem, więc mogę Wam zrelacjonować, do jakichś analityków czy historyków idei marksistowskiej, to by Wam wyjaśnili, że młody Marks, który dokonywał swoich największych odkryć, powiedzmy, oni to nazywali filozoficznych, ja bym to raczej powiedział ideologicznych, to najbardziej charakterystyczną pracą intelektualną dla niego była taka niewielka broszura po niemiecku napisana Der Judenfrage o kwestii żydowskiej. Marks jako z pochodzenia Żyd, choć już od rodziców wychrzczonych i sam chrześcijanin, przynajmniej denominę, bo wiele wskazuje na to, że był bardzo praktykującym lucyferianinem. Otóż Marks bardzo boleśnie przeżywał zjawisko antysemityzmu. Der Judenfrage, czyli o kwestii żydowskiej. W związku z tym jego intencją było zniesienie zjawiska antysemityzmu jako takiego. I diagnozował, że zjawisko antysemityzmu jest pochodną zjawiska religijności i różnic religijnych. W konsekwencji projektował, że aby znieść zjawisko antysemityzmu, trzeba znieść religię jako takie. Jeżeli potem Państwo zobaczycie nieprawdopodobny upór
różnego i maści komunistów i innych spadkobierców Marksa. W zwalczaniu religii, a już w szczególności chrześcijańskiej, w szczególności kościoła katolickiego, to tam jest to źródło. Ale jeżeli byście Państwo zajrzeli do współczesnych programów globalistycznych, czyli wyrażających doktrynę globalizmu, to nastąpiła rekonstrukcja. Dziś współcześni ideologowie iluminizmu nie domagają się zniesienia religii jako takiej. Za jakimś moim artykułem, który będę musiał Państwu później jeszcze szerzej referować, jest taka książka w 1995 roku wydana na polskim rynku, raport Klubu Rzymskiego, Pierwsza rewolucja globalna, tak to się nazywa, autorstwa Kinga i Schneidera. Otóż w tym raporcie na końcu poruszono problem motywacji i wartości. No, żeby budować ten nowy, wspaniały świat, który tam zaprojektowano, to muszą być jakieś motywacje i najgłębsze wartości. Społeczeństwo światowe nie powstanie bez wartości moralnych, duchowych, religijnych, piszą autorzy raportu. Moglibyśmy się zgodzić. Nic nie zdoła wymazać z ludzkich serc poszukiwania, w cudzysłowie, czegoś więcej. Nieuchwytnego i zwykle bezimiennego. Wydobywającego się z nieświadomości zbiorowej. A jak jesteśmy na gruncie nieświadomości zbiorowej, to się przypomina twórca tego pojęcia, Carl Jung, którego na przykład nasi egzorcyści identyfikują jako kłopot intelektualny całego szeregu ich klientów. Tradycyjne wartości były stopniowo odrzucane przez kolejne pokolenia. Czy konieczny jest nowy system wartości? To niełatwe pytanie, ale od niego zależy odpowiedź o przyszłość ludzkości. I teraz uważajcie Państwo, dwa razy to powtórzę. Wartości moralne można tak definiować i uzgadniać. Wartości moralne można tak definiować i uzgadniać, by lepiej przystosować do nowej sytuacji. Proszę zobaczyć, że rozum ludzki, patrząc na prawdę o człowieku, patrząc na prawdę o sobie, odkrywam pewne reguły, które zanim ja jeszcze zacząłem myśleć, już były mi zadane przez mojego stwórcę. A po co tu jakiś stwórca? Nie? My tu wymyślimy wszystko od początku. O to chodzi. I proszę Państwa, zasada pierwsza tej moralności nowej, żyj dla społeczeństwa. Jednostka zerem, jednostka bzdurą. Majakowski, poeta radziecki, rewolucyjny. Żyj dla społeczeństwa, bowiem moralność zaczyna się od życia w grupie. Pamiętajcie Państwo, bez grupy, bez relacji międzyludzkich, czy na przykład w stosunku do Pana Boga, do innej osoby, nie byłoby moralności jako takiej, więc kawałek prawdy jest, a potem dopiero kłamstwo w kawałku prawdy zakorzenione. Według tego raportu Klubu Rzymskiego to niemiłość społeczna ma być tym lepiszczem moralnym. Ale nasza biologia i egoizm, to cytat, nasza biologia i egoizm. Niezbędny będzie ogromny wysiłek i wiele ofiar. Znowu cytat. Jeśli mamy zaszczepić ludziom poczucie światowej solidarności jako najwyższej etyki przetrwania. Ale tu jest mowa o przetrwaniu gatunku. Tu jest wizja człowieka jako jednostki w gatunku. Weźcie Państwo, sięgnijcie do swojej wiedzy religijnej i zastanówcie się przez moment, kto pierwszy w dziejach w ten sposób spojrzał na człowieka. I żeby do tego dodać komentarz z perspektywy nauki Bożej. Na pewno Państwo macie w domach, a jak nie, to bardzo proszę, w bibliotece na pewno dużo egzemplarzy, gorąco polecam, w konsekwencji dzisiejszego wykładu artykuły 56 do 58
katechizmu Kościoła katolickiego, tego wydanego przez Jana Pawła II w 1994 roku, później poprawionych wersjach w kolejnych latach. Proszę zwrócić uwagę, ja mówię artykuł 56 do 58, ponad 3000 artykułów, tak? Na samym początku, tam gdzie jest mowa o Bogu i o człowieku, papież ma coś, Kościół ma coś do powiedzenia o narodach. I w jakim kontekście o nich mówi? W kontekście Księgi Rodzaju, czyli księgi, która była na samym początku, opisującej to, co było na początku. I konstatacja pierwsza. Narody nie były od początku. Na początku Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i niewiastę. Dał im zadanie. Mnóżcie się, zaludniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną. Czyli na początku w planie Bożym zawarowana była rodzina i wszyscy ludzie byli adresatem, czyli wszystkie rodziny, zgromadzeni według rodzin, rodów i tak dalej, wszyscy byli adresatami tego Bożego powołania. Do dzisiaj ono trwa w stosunku do nas. Ludzie zaczęli się coraz bardziej mnożyć, rozwijać, zaludniać ziemię. W którymś momencie dowędrowali, niedawno chyba był człowiek któregoś dnia, nawet czytanie na tygodniu było, na równinę Shinar, gdzie osiedli, nauczyli się wypalać glinę, formować z niej cegły, budowle wznosić i wpadli na genialny pomysł. Równina wielka, świat jeszcze większy, żebyśmy się nie rozproszyli, to wybudujemy sobie znak, zbudujemy z tych cegieł wypalonej gliny, prawda, taką wieżę, której czubek sięgnie do samego nieba, będziemy ją z daleka widzieć i się nie rozproszymy. Przychodzi na to Pan Bóg, patrzy, co ci ludzie wyczyniają i to, co robią ludzie pod wieżą Babel, nazywa przewrotną zmową. Dlaczego? Bo oto jest ojciec ludzi, który dał im życie, który ich wyposażył, których ich najbardziej podstawowa jedność to jest to, że oni są, wszyscy jesteśmy dziećmi jednego ojca, a oto on już nie jest im potrzebny. Oni sobie sami zbudują znak swojej jedności, bez niego. W związku z tym Bóg pyta, co jeszcze będzie dla nich możliwe? Skoro opuścili Boga, to jakie jeszcze draństwo, łajdactwo, niegodziwość zdołają wymyślić? I po to, żeby ludzi zabezpieczyć, Bóg pomieszał im języki. I od tego momentu pojawia się historia narodów. I wyraźnie katechizm Kościoła katolickiego mówi, to jest porządek tymczasowy. To nie jest porządek wieczysty, to jest porządek tymczasowy. Bóg ratuje ludzkość przez ratowanie poszczególnych narodów. Jak objawienie Boże przychodziło do ludzi, to Bóg też spośród różnych ludów i narodów wybrał jeden naród, żeby mu objawienie przekazać. Dopiero z tego narodu to objawienie poszło do następnych. Bóg ratuje poszczególne części ludzkości. I teraz jest pytanie, a jak długo będzie trwał ten porządek? I katechizm Kościoła katolickiego odpowiada, dopóki Chrystus, rozproszone dzieci Boże, nie zgromadzi w jedno. Proszę to potraktować w sposób bardzo praktyczny, nie jakiś taki wizjonerski, tylko praktyczny. Przykład. Proszę Państwa, gdzie jest więcej bólu? Jak w dziejach Polaków i Niemców, zwłaszcza w ostatnich pokoleniach. I oto po śmierci papieża Polaka na stolicę apostolską wybierany jest człowiek z Niemiec, a Polacy, im wierniejsi Panu Bogu i Kościołowi, cieszą się jak dzieci, że to właśnie ten człowiek.
usiłują nas szczuć przeciwko niemu, bo jako 16-latka zagonili go tam do jakiejś niemieckiej formacji, by go rozstrzelali, gdyby nie wziął tego munduru i karabinu. I to, no, pamiętacie państwo, to tam sprzed paru lat bigosowanie, w ogóle nikt na to uwagi nie zwraca. Tym bardziej się cieszymy z tego człowieka. Teraz patrzymy, co on robi na Stolicy Apostolskiej i cieszy nas kierunek tego jego działania. Dlaczego? Czy on przestał być Niemcem? Czy myśmy przestali być Polakami? Nie. Myśmy się spotkali na poziomie wyższym. Myśmy się spotkali przy Panu Bogu, przy Chrystusie. I dlatego jesteśmy swoi. To, jakby powiedzieć, jednoczenie narodów może się dokonywać już dzisiaj, tylko żeby się dokonywało w obliczu Boga. Zatem, jeżeli ktoś staje przed państwem i proponuje, że będziemy się jednoczyć, na wiele narodów i tak dalej, to człowiek wiary zadaje pytanie, czy to pomysł tego jednoczenia to pochodzi od Pana Boga? Czy to jest w imię Chrystusa jednoczenie? No jak nikt nie wymienia Jego świętego imienia, to może jest to jednoczenie w imię miłości społecznej, która z istoty swej pochodzi od Boga. Jeżeli nikt nie wymienia miłości społecznej, to może to jest chociaż w imię prawa naturalnego, który Bóg, Stwórca, wpisał w naturę ludzką i społeczną. A jeżeli to ani od Chrystusa, ani od miłości społecznej, ani w imię prawa naturalnego, to nie jest Boże dzieło. To jest kolejna wieża Babel. I żebyście państwo nie sądzili, że to jest tylko mój katolicki punkt widzenia, że jestem zafiksowany, zechcielibyście się państwo przyjrzeć architekturze Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, którego architekci specjalnie tak ukształtowali, żeby kształtami swoimi niejako odwzorowywał odkopane gdzieś tam przez archeologów pozostałości wieży Babel. Czyli oni też doskonale rozumią, że chcą budować wieżę Babel. I proszę zobaczyć, że to znowu symbol ten, którą mamy godzinę. A, tutaj jest jeszcze, widzę, już, jeszcze 20 minut. Symbol ten jest... proszę traktować w sposób najbardziej praktyczny. Jak państwo wiecie, nie doszła do skutku tak zwana konstytucja europejska. Wprowadzono rozwiązania zawarte w tym projekcie konstytucji w postaci poprawek do traktatów europejskich. Ale preambuła i tak dalej wszystko odpłynęło. Ale w czasach pracy nad tym projektem, przede wszystkim Stolica Apostolska, niektóre kraje, niestety nie Polska, a przynajmniej w niedostatecznym stopniu Polska, może tak bym powiedział, w niedostatecznym stopniu Polska, podnosiły, że powinna ta konstytucja zawierać inwokację do Pana Boga, do imienia Bożego. Dwa kraje, Francja i Belgia, przypomniały, że ich konstytucje narodowe są konstytucjami krajów laickich, i że w związku z tym one nie widzą możliwości, one sobie nie życzą wprowadzenia imienia Bożego do Konstytucji Europejskiej. No tak, powiedzieli wszyscy, łącznie z delegacją polską, no może byśmy tam w pewnej złagodzonej wersji, może byśmy coś chcieli, o takiej zmiksowanej, jak to w polskiej konstytucji, ale skoro nie, no to trudno. Nikomu nie wpadło na myśl, że skoro oni nie chcą zaakceptować imienia Bożego, to my nie zechcemy zaakceptować ich wieży Babel. Mało tego, nie tylko w Polsce, w różnych krajach, znalazła się duża liczba ludzi Kościoła, którzy mówili, że no tak, no szkoda, że tego nie ma i tak dalej, ale generalnie to nie zmienia naszego stanowiska pozytywnego do, no właśnie, budowania wieży Babel. Proszę sobie uświadomić, że jeżeli mówiłem przed chwilą o tak zwanym kołobłędzie za Feliksem Konecznym, to okazuje się, że nawet
przedstawiciele jednej religii, tak silnie zdefiniowanej jak Kościół katolicki, który oczywiście w sensie bożym, w sensie normatywnym, w sensie niezmiennej nauki, on jest ciągle jeden, ten sam i niezmienny. Ale ludzie mogą podlegać różnym wpływom i także to pomieszanie języków przenika do naszego wnętrza. Relacjonował mnie dalej jak dzisiaj jeden z profesorów naszej uczelni. Wypowiedź pewnego bardzo ważnego, znaczy analizę wypowiedzi pewnego bardzo ważnego katolika na przestrzeni 4 lat minionej kadencji parlamentu na temat szkodliwości działania Radia Maria wypowiedział się krytycznie 26 czy 27 razy. Na temat niestosowności działań Janusza Palikota ani razu. Nie, ja już specjalnie pomijam tytułatury, funkcje i tak dalej, żeby to był Gowin, to byłoby pół biedy. Proszę sobie uświadomić, że ten problem jest w nas. I teraz proszę sobie uświadomić, że jeżeli Polacy dzisiaj rozstrzygamy o naszym stosunku do rozwijających się relacji międzynarodowych, to po pierwsze jest pytanie, czy my widzimy te relacje w prawdzie takimi, jakimi one są? I powiedzmy sobie, ja mogę to mówić z doświadczenia polityka parlamentarnego w przyszłości. Wielu ludzi nie to, że nie widzi, nie chce widzieć, jak te relacje wyglądają, bo oglądanie ich w prawdzie byłoby nadmiernym krzyżem. Już nie mówiąc, że wzywałoby do jakiejś odpowiedzialności i do podjęcia próby zmiany. O wiele wygodniejsze są pieszczoty ze światem. A teraz jest pytanie, czy my mamy jakieś jedną wizję wychodzenia z tych zagrożeń w szczycie kampanii wyborczej, która właśnie przed chwilą się zakończyła. 28 września ubiegłego miesiąca, tak, parę tygodni temu, Parlament Europejski wyrażał swoją opinię na temat tak zwanego sześciopaku. Ci, którzy obserwują stawanie się procesów integracji europejskiej, wiedzą, że to jest 6 różnych aktów prawnych, rozporządzeń, dyrektyw, opinii i tak dalej europejskich, które mają zmienić reguły funkcjonowania w ten sposób, że na przykład za brak dyscypliny finansowej poszczególne państwa, na przykład Polska, będą karane. W czasie tego głosowania brali udział przedstawiciele partii, która przez wielu Polaków jest interpretowana jako ostatnia nadzieja katolickiej Polski. 2 wyszło z tego głosowania. Wszyscy pozostali głosowali za sześciopakiem. Powiedzcie Państwo, że to nie stoi w drzwiach, że ten problem nie stoi pomiędzy nami. W sumieniach ludzkich zaczynają się dylematy międzynarodowe. I to nie jest tak, że ludzie nie wiedzą. A trochę starsi z Państwa pamiętają, że kiedy w 2003 roku było referendum w sprawie akceptacji traktatu tak zwanego ateńskiego, akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej, to ówcześnie miłościwie nam panujący pan prezydent Aleksander Kwaśniewski z takim uroczystym listem popierającym to, promującym akcesję do Unii Europejskiej, udzielił także poparcia polskiemu wydaniu takiego podręcznika o Unii Europejskiej autorstwa niejakiego Dicka Leonarda. Dick Leonard we wstępie do swojego podręcznika na pierwszych stronach pisze tak: Adolf Hitler jest pierwszym inspiratorem, z pamięci tak cytuję, pierwszym
tym, który pobudził rozwój idei integracji europejskiej, ponieważ poprzez postanowienia narodów Europy w stan zagrożenia przymusił ich tego. Wprawdzie wielu przywódców Europy nie bardzo chciałoby się do tego przyznać i tak dalej. Wstęp Dicka Leonarda poprzedzony jest wstępem z podpisem Aleksandra Kwaśniewskiego. Żebyście Państwo nie mieli złudzeń, że po tamtej stronie, która chce budować rzeczywistość międzynarodową wbrew prawom narodów, podmiotowym prawom narodów, jest pełne zrozumienie tego, w czym uczestniczą. Drugim takim, który wcześniej przed Hitlerem ponoć niszczył nadmierne poczucie siebie narodów i państw europejskich, był Napoleon, który też, prawda, się przetoczył tam i z powrotem, upowszechnił ideę rewolucji francuskiej. Nie wiem, czy Państwo czytali taką książkę Francisa Fukuyamy, amerykańskiego profesora politologii, nauczyciela polityków amerykańskich, Koniec historii. On wprost nawiązuje do myśli marksistowskiej. Wyznacza datę końca historii. Wiecie Państwo na jaki czas? Na 1806 rok. Wtedy historia się skończyła. Wtedy właśnie Napoleon na czele armii rewolucyjnych francuskich, z nim sprzymierzonych, pokonał pod Jeną Prusaków i od tego momentu idee rewolucji francuskiej w Europie uzyskały stałą przewagę. Teraz trwa proces, przy pomocy którego państwa europejskie i inne państwa świata mają jakby tylko dorównać do tego, co stało się w centrum, czyli w Paryżu i okolicach. Koniec wizji historii. W tej chwili w historii nie dzieje się już nic nowego. Tylko mamy wypełnić na tym poziomie. Ludzie z naszych środowisk mają zasadniczą trudność w podejmowaniu polemik z koryfeuszami tych, nie wiem, oni mówią nauk, my byśmy powiedzieli ideologii. Dlatego, że z tym nie da się polemizować. Jeżeli Państwo, znowu wracam do tego filmu, który wczoraj obejrzałem. Gdybyście Państwo byli z bliska, widzieli działania tych czerwonych komisarzy, który z równą łatwością zastrzeliwuje swojego jak obcego, obcego, bo obcy, a swojego, bo się pierwszy odezwał, który akceptuje gwałt na ziemiance, ale rozstrzeliwuje swojego za gwałt na dojarcy i opiekunce obory i który uważa, że to jest właśnie budowanie nowego, wspaniałego świata. I dramat nasz polega jeszcze na czym? Myślę, że profesorowie filozofii uczulili Państwa na to. Otóż dorobek filozofii klasycznej, greckiej, później filozofii europejskiej, realistycznej filozofii jest dorobkiem ogromnym i budował niezwykle bogatą, w sensie duchowym, może najbogatszą cywilizację świata dotychczas. Nie mówię, że inne nie były bogate, ale najbardziej, tak powiem, odniesioną do Pana Boga, właśnie do skierowaną do tych najbardziej podstawowych ludzkich wartości. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że dzisiaj żyjemy w czasach, w których ktoś, kto ma na przykład doktorat z fizyki, magisterium z inżynierii, jest specjalistą od komputerów, czy telekomunikacji, czy czegoś i posiada wiedzę o technikach, których nasi starsi bracia sprzed 500 lat nie mieli pojęcia. Uważa się od nich za mądrzejszego. A ja pamiętam jeszcze jako młody chłopak rozmowę z takim doktorem habilitowanym fizyki z Gdańska, który podjął na gruncie duszpasterstwa akademickiego rozmowę z poważnym wykładowcą katolickim i ujawnił swoje elementarne braki w zakresie krótkiego katechizmu, choć formalnie był katolikiem praktykującym. Jak ktoś nie wierzy, to przywołuje tradycję dysput średniowiecznych. Ja już nie mówię między katolikami a heretykami, ale powiedzmy na jednej ambonie stoi franciszkanin, a na drugiej stronie stoi ambonie dominikanin.
i toczył polemiki teologiczne, a Kościół patrzy raz na jego, raz na drugiego. Uczy teologii i rozważa, kto ma więcej racji w rozważaniu tajemnic Bożych. Święta Katarzyna Sieneńska, która no, podpisywała się, książki czytała, ale raczej nie pisała listów, tylko je dyktowała swojemu spowiednikowi. A kiedy pisała listy, to pisała na przykład do książąt, do papieży, do kardynałów, pisała takim językiem. Niech wasza dostojność raczy zwrócić oko swego intelektu na... Pokażcie mi państwo w polskim parlamencie, Organizacji Narodów Zjednoczonych, w Komisji Europejskiej, ludzi, którzy potrafią rozmawiać tym językiem, którzy potrafią myśleć takim językiem, takich pojęć. Moja diagnoza, obym się pomylił, jest taka. Wcześniej czy później rozum wróci. Pamiętajcie państwo, w jakich okolicznościach rósł Kościół. Zawsze w historii, nigdy nie było inaczej. Kiedy już wszystko padło na twarz, kiedy już wszystko było ruina, ręce spuścić pod ziemię i płakać, to przychodził pokorny Kościół z miotełką i sprzątał, bo nikomu innemu już nie była dana ta idea sprzątania, nie mówiąc o miotełce. I wtedy Kościół rósł. Tylko najpierw musiało przyjść to załamanie. Ja obawiam się, że ten rozwój stosunków międzynarodowych, który sobie tutaj relacjonujemy i który rozważamy, to jest obraz stosunków międzynarodowych, który prowadzi do kataklizmu. Jeżeli sobie uświadomimy, że Ameryka jako potęga gospodarcza osiągnęła apogeum, że potęgi takie jak chińskie, która za pokolenie ma ponoć przejąć prymat, jak tak dalej pójdzie na scenie światowej, hinduska, która ponoć ma być bardziej dynamiczna, wielka, rosnąca Ameryka Łacińska z Brazylią na czele, to są przyszłości. Prawda? To przecież ludzie, którzy politykują z perspektywy Stanów Zjednoczonych, oni nie zamierzają oddać kawałka tortu, który oni posiadają. Jeżeli ja obserwuję, że wypychane są dzisiaj Chiny z rynku naftowego, duża część rewolucji w krajach arabskich wytłumaczyłaby się tym drobnym detalem. I pozostaje dla Chińczyków najkrótsza droga do najbliżej położonych złóż roponośnych. Pamiętacie państwo gdzie? Środkowy Wschód i Daleki Wschód w obszarze rosyjskim. I że w Rosji żyje 170, czy tam ile tych, czy 180 milionów, a w Chinach miliard 400 prawie. I że w Rosji to większość ludności to jest część europejska, a Syberia to jest pusta dziura. A i tak już tam jest podobno kilkanaście milionów Chińczyków, którzy w różnych warunkach proliferowali przez granice. To jest, jakby powiedzieć, przyszłość tego, co się rysuje przed stosunkami międzynarodowymi dzisiaj. Mam nadzieję, że w kolejnych fazach wykładu będę mógł państwu bliżej cały szereg rzeczy wyjaśnić. Dziękuję państwu bardzo za uwagę i dziękuję bardzo uczestnikom naszego wykładu, którzy słuchali.